Was, kochani, bardzo serdecznie i gorąco na spotkaniu. Na spotkaniu z panem Marcinem Styczniem, który przyjechał do nas z Warszawy, a jest to człowiek nietuzinkowy i artysta nietuzinkowy, znany w kraju i za granicą, pieśniarz, autor tekstów, autor kompozycji, aranżacji, szczególnie aranżacji utworów Coena i wielu, nie tylko utworach, ale w wielu słowach można zauważyć, że głównym motywem naszego artysty jest poezja śpiewana. Dlatego też wykorzystuje do swoich występów wiersze Jana Pawła II, Ernesta Bryla, zaprzyjaźniony z Ernestem Brylem. Artysta, który ma wyjątkowy głos, ciepły, który przybliża słuchacza, widza, który stwarza jeszcze większą magię, niż ona jest sama w sobie podczas występu, podczas koncertu. Marcin Styczeń to osoba, którą dane mi było poznać dzięki Marioli, Marzeń Podkościelnej. Przedstaw się, Marzenka tutaj jest nieopodal z tyłu, która jak co roku zaprasza mnie na takie spotkania w Krasnym Stawie, blisko Krasnego Stawu, w Górce Krasnego Stawu, które nazywają się Noc Poetów. I tam zaprasza artystów, których ja poprzez swoje tak zwane w cudzysłowie pazernictwo, chociaż niekoniecznie w cudzysłowie, po prostu przechwytuję, i są to zwykle tacy artyści, których warto zapraszać i którzy nie tylko mają coś w sobie, ale gdzie nie są, tam zostawiają po sobie jak najlepsze wrażenia. Dlatego też, proszę Państwa, jest mi bardzo miło zapowiedzieć artystę wielkiego kalibru, wielkiej miary. Już można powiedzieć, że przyjaciela naszego muzeum, przyjaciela powiatu krasnostawskiego, ale też na pewno już biłgrajskiego, i dziękujemy, że zechciał do nas przybyć. Proszę Państwa, pan Marcin Styczeń, zapraszamy! Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Przez chwilę się nie słyszałem w słuchawkach, ale już jest wszystko dobrze. Panie dyrektorze, dziękuję za dobre słowo. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj w ramach tej Nocy Muzeów zaprezentować swoją twórczość w Biłgoraju. Biłgoraj jest mi bardzo bliski, a to dlatego, że mam miłe wspomnienia z Biłgorajem. Rok 98, spotkania z piosenką autorską i poezją śpiewaną, które do dzisiaj się odbywają. Miałem wtedy lat 20 i udało się ten festiwal wygrać. Zdobyłem także nagrodę publiczności. To było dla mnie naprawdę no, pamiętne wydarzenie. Pamiętam je jak dziś. W jury między innymi zasiadał wtedy Jan Kondrak. Więc miło tutaj wrócić po latach. I cóż, biorę gitarę i ruszamy w podróż. To będzie taka podróż, która... mam nadzieję, otworzy Państwa serca. Ja często mówię, że moja twórczość to jest taka droga, która nie wiedzie w górę, tylko wiedzie w głąb. I do takiej drogi Państwa zapraszamy. Podążyć za sercem, chwycić się.
się marzę. A gdyby tak w końcu porzucić swe piekło, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu uczuć nie tłumić, szczerze zapłakać, w radości się skupić. A gdyby tak znowu być wolnym jak dziecko, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu pokochać bez granic, życia się nie bać, sukces mieć za nic. A gdyby tak w końcu dać światu detknąć, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. Tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. Na gitarze Tomasz Fajter. No i cieszę się, że takim akcentem mocniejszym rozpoczęliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie. I też mam taką cichą nadzieję, że te dusze uda się dzisiaj tutaj w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej poruszyć. Także chciałem podziękować panu dyrektorowi, że zgodził się, żebyśmy zagrali w tej sali na dole. Tak poczułem, że jak chcę, mam zagrać w Biłgoraju, to chcę mieć właśnie takie poczucie, że jestem w muzeum, że jest tak pięknie, są piękne wystawy, scenografia, wszystko tak jak trzeba, czuję się jak w muzeum. Tam na górze by tego klimatu nie było. No i pan dyrektor troszkę mnie po prostu nie chciał się na początku zgodzić, bo zburzyłem mu ten rytm, tą tradycję, że w tej większej sali na górze koncerty odbywało. Byłoby lepiej, tak? Uległ pan dyrektor. No to cieszę się, mam nadzieję, że państwu też się podoba. Jest tak klimatycznie, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Miałeś rację. Dziękuję bardzo. Co prawda, no, nie podświetliłem sobie twarzy, żeby tutaj przypadkiem korków panu dyrektorowi nie
nie wybić, bo to różnie by było. Te reflektory mają to tak 2 × 1000 W, jakbyśmy je tu podłączyli do jednej linii, to mogłoby strzelić, więc Państwo sobie wyobrażą, że jestem piękny, gładki i w ogóle jak pupcia niemowlaczka. Najważniejsze, że nas słychać, że nas widać tak tyle, ile trzeba, to widać. Mamy męską urodę. Radiową. Radiową, jak to mówi, dajemy radę. Drodzy Państwo, ta kolejna piosenka zrodziła się po obejrzeniu filmu amerykańskiego zatytułowanego Spotkania, czy Spotkanie, choć angielski tytuł The Visitors. I to jest taka historia wykładowcy akademickiego, prawdopodobnie z Nowego Jorku albo z Bostonu, nie jest to tak bardzo istotne skąd, który przeżywa żałobę i przy okazji głęboką depresję po tym, jak zmarła jego żona. I widzimy, że gdzieś chodzi na ten uniwersytet, coś wykłada, ale życia w nim nie ma. I jedzie do jednego ze swoich mieszkań, które wynajął ktoś pod jego nieobecność, zmienił zamki i wynajął nielegalnym imigrantom. On początkowo, kiedy się orientuje, chce wezwać policję, ale oni go proszą, ci imigranci, którzy są chyba z Libanu, żeby tego nie robił. On się na to godzi, okazuje się, że są to muzycy, zapraszają go na koncert. On idzie na ten koncert, grają między innymi na takich instrumentach perkusyjnych, orientalnych i on tak przysłuchuje się tej muzyce, siedzi sobie, popije jakąś herbatkę i tak powoli zaczyna wystukiwać o blat stolika rytm. Jakby przez ten rytm wraca do niego życie. I w tym filmie jest taka niesamowita scena, kiedy matka jednego z tych nielegalnych imigrantów dziękuje mu. Ona jest legalnie w Stanach Zjednoczonych. Oni nie. Dziękuję mu za pomoc, bo on później zaczyna im pomagać. I mówi, że ty jesteś taki zapracowany, jesteś wykładowcą akademickim, profesorem i mimo to znalazłeś czas, żeby pomóc mojemu synowi i jego dziewczynie. I on tak patrzy z takim smutkiem w oczach i mówi, prawda jest taka, że od lat nie robię nic. Prawda jest taka, że udaję, że jestem zajęty. I to jest tak mocna scena w tym filmie, że tak mnie uderzyła, że musiałem od tych słów zacząć tę piosenkę. Tylko rytm. Prawda jest taka, że od lat nie robię nic. Prawda jest taka, że już nie wiem, jak mam żyć. Prawda jest taka, że straciłem smak i sens. Prawda jest taka, że udaję, przecież wiesz. I tylko rytm, rytm mojej krwi, i tylko rytm powtarza mi, zacznij żyć, zacznij żyć. I tylko rytm, rytm mojej krwi, i tylko rytm powtarza mi, zacznij żyć, zacznij żyć. Prawda jest taka, że ukrywam swoją twarz. Prawda jest taka, że zatrzymać chciałbym czas. Prawda jest taka, że już nie wiem, czego chcę. Prawda jest taka, że panicznie boję się. I tylko rytm, rytm mojej krwi, i tylko rytm powtarza mi, zacznij żyć, zacznij żyć. I tylko rytm, rytm mojej krwi, i tylko rytm powtarza mi, zacznij żyć, zacznij żyć. Szukam bliskich rąk.
Prawda jest taka, że czekam na twój wzrok. Prawda jest taka, że nie wiem, czy gdzieś jest ktoś, kto się wsłucha i usłyszy też ten jeden rytm, rytm swojej krwi. Ten jeden rytm, co krzyczy ci, zacznij żyć, zacznij żyć. Ten jeden rytm, rytm swojej krwi. Ten jeden rytm, co krzyczy ci, zacznij żyć, zacznij żyć, zacznij żyć, zacznij żyć. Bardzo często jest tak, że ilekroć próbuję napisać piosenkę skierowaną do kobiety, to wszyscy myślą, że piszę do Boga. A jak piszę do Boga, to wszyscy myślą, że do kobiety. Do kogo napisałem tę piosenkę, nie zdradzam, żeby Państwu nie odbierać przyjemności interpretacji. Zatytułowana jest Mów do mnie, mów. Przez gniew, przez płacz, przez śmiech do mnie mów. Przez ciszę, przez giełk, przez jawy, przez sen do mnie mów. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, że zawsze jesteś obok tuż, że zawsze jestem tylko twój. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, że zawsze jesteś obok tuż, że zawsze jestem tylko twój. Przez zdradę, przez lęk, zazdrość i jęk do mnie mów. Przez żar, przez chłód, miłość i głód do mnie mów. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, że nawet jeśli sensu brak, nic nie dzieje się od tak. Mów do mnie, mów, bym poczuć mógł, że nawet jeśli sensu brak, nic nie dzieje się od tak. Przez zew, przez gniew, przez płacz, przez śmiech do mnie krzycz. Przez ciszę, przez giełk, przez jawę, przez sen do mnie krzycz. Krzycz do mnie, krzycz, bym nie mógł się skryć. I pytał siebie z całych sił, kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim. Krzycz do mnie, krzycz, bym nie mógł się skryć. I pytał siebie z całych sił, kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim? Kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś, kim? A teraz będzie bardziej romantycznie. Kiedyś spotkałem niezwykłą dziewczynę o niezwykłych oczach i zapytałem, jakiego koloru są twoje oczy? A ona odpowiedziała, bałtyk. Wróciłem do domu i musiałem napisać piosenkę. Tak właśnie zatytułowaną. Gdzie się płynie,
płynie aż po kres, w pełni życia, tam gdzie znika śmierć. Na stanięcie z sobą w prawdzie, tak jak nigdy, nie jak zawsze. Mówisz z serca, ona słucha, nie ocenia, nie poucza. Madonna od popa prańcu, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez.
świeży chleb, gorąca kasza. Zawsze chce się do niej wracać. Poczyć nuncjusz czy plebejusz, zawsze mówi po imieniu. I nie czujesz, żeś jest obcy, co najwyżej, żeś jest chłopcem. I czy ranek, czy noc głucha, znajdzie czas, by cię wysłuchać. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu, tak jak w tańcu, zgubili nagle rytm. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu, tak jak w tańcu, zgubili nagle rytm. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Że moja twórczość to jest taka twórczość będąca zaproszeniem do drogi, która nie wiedzie w górę, ale w głąb. Ale też jest to zaproszenie do takiej podróży z głowy do serca. O tym traktuje ta piosenka zatytułowana Zbieg. Stamtąd niesie coś, nie zatrzyma się, bo ma nowy plan. Biegnie w przyszłość gdzieś w wirtualne tam. Wszędzie bywa więc, nigdzie nie ma go. Życia każdy strzęp łapie w pustą dłoń. Lecz nie składa się, co rozerwał czas. Biegnie dalej zbieg w błędnym kole szans. Dość. Nie wie jak pozbierać potłuczone szkło. Tylko tu i teraz serce pełne łez. W całość chce pozbierać rozproszony sens. Nie usłyszał zbieg krzyku ani łez. Na obrzeża szedł, bez drożami biegł. Słuchał różnych prawd z zachodu po wschód. Lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból. Chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu. Świat, nagle tu i teraz, znikło przed i po, wieczność się otwiera, jestem, to jest to.
jestem. To jest to. A teraz wam coś zagramy Leonarda Cohena. Ale będą to pieśni niespecjalnie znane. Dlaczego? Dlatego, że wziąłem na warsztat piosenki Leonarda Cohena z jego trzech ostatnich płyt, czyli piosenkę, czyli płytę Old Ideas, rok 2012, Popular Problems i You Want It Darker. Z tej przedostatniej płyty piosenka Almost Like the Blues, prawie jak ten blues. Wzrok uciekał w bok i w dół. Było smutno, było groźnie. Było prawie jak ten blues. Było prawie jak ten los. Umierałem więc dwa na tym. Jeden człowiek, śmierć i cześć. Ale gdy ginęły masy, chciałem umrzeć razy pięć. Dziś do góry. Zabijanie to kolejny dobry news. A tu dzieci giną, panie. A to prawie jak ten blues. A to prawie jak ten blues. Czy zamrozić mam swe serce, by nie musieć więcej czuć? Ojciec mówi jak najprędzej. Matka mówi nie rób głupstw. Słucham w kółko ich historii, starych Żydów, mądrych słów. Tak to było w tej niewoli. Było prawie jak ten blues. Było prawie jak ten blues. Bo nad nami nie ma Boga, ani piekła tam na dole. Każdy przecież zna te słowa. Lecz ja ci dzisiaj inne wolę, bo dostałem zaproszenie, jak żebym odmówić mógł. Było prawie jak zbawienie. Było prawie jak ten los. Było prawie jak ten los. Było prawie jak ten los. Kto powiedział to? Wszyscy. A, no tak, rzeczywiście, tak to jest z tymi piosenkami Leonarda Cohena. Zresztą wojna, motyw wojenny bardzo często się w jego piosenkach pojawiał. Także w tej. Ja postanowiłem z tej piosenki zrobić typowego bluesa. Jak posłuchają państwo oryginału Almost Like the Blues, to jest to taka z klawiszami utwór zrobiony. Dokładnie taka harmonia, ale taki bardziej
jakby to powiedzieć, mantryczny utwór. A ja stwierdziłem, że on potrzebuje właśnie takiej energii bluesowej. Przynajmniej ja tak to czuję, zresztą wiele. Coś tu się dzieje. Nie wiem, ktoś mi tutaj coś mówi. Rozproszył mnie zupełnie. Wybił mnie z rytmu. No więc Leonard Cohen też na jednej z płyt nagrał taką piosenkę Slow, w której śpiewa, że wszystko w życiu robił wolno. To był jego sposób w ogóle funkcjonowania. Ja mam inny temperament i musiałem te piosenki Leonarda Cohena trochę przyspieszyć, bo w tych oryginalnych, takich wolnych tempach po prostu nie czułem się sobą. Musiałem troszkę to inaczej zrobić, ale myślę, że tego ducha Leonarda Cohena słychać. Zastanawiam się, co teraz... Na 40 lat się wyrówna. Pan będzie wolniejszy na 40. Może tak, może tak. Miałem bardzo... Tomek, pamiętasz piosenkę Nie biorę nic? Dobrze. No, mamy tu jakąś listę, ale już od tej listy całkowicie odszedłem. Najlepiej. Jakoś tak wiedzą Państwo. Ja lubię plan, ale jak ma być przygoda, ma być podróż, to lubię troszkę... Tak, improwizować, trochę się z tego szlaku urwać gdzieś w bok, żeby coś ciekawego zobaczyć. Może od innej strony. Co prawda sobie nie przyśpiewałem tej piosenki, ale to nieważne. W każdym razie miałem poważny problem, trudność, żeby przetłumaczyć piosenkę Leonarda Cohena, którą teraz zagramy, która zatytułowana jest po angielsku I'm Traveling Light, czy Traveling Light. I to nie jest żadne wędrujące światło, jak niektórzy myślą, tylko jest to idiom, który oznacza podróżowanie bez bagażu. Cohen tam śpiewa I'm Traveling Light. I teraz weź tu, człowieku, podróżuj bez bagażu w cztery sylaby. I'm traveling light. W zasadzie pierwsze, co mi przyszło do głowy, bagażu brak. Ale nie było to za dobre na początek piosenki. No nie, nie da się tego. Nie da się tego wyrazić po polsku. Jadę samochodem, najlepsze rzeczy podobno wpadają. Ja przynajmniej tak mam. Pod prysznicem, jak woda mi na głowę leci, nagle coś jakby się odpala, albo jak jadę samochodem. To są takie momenty. No jeszcze w medytacji, ale to są takie momenty właśnie jakiejś iluminacji, jak się właśnie, ale muszę nie myśleć, właśnie to nie jest tak, że myślę o tym wtedy, że muszę coś napisać, tylko po prostu nagle to wpada. Jechałem samochodem i nagle mam cztery sylaby. Nie biorę nic. I jak to wpadło, to już udało mi się tę piosenkę przetłumaczyć. Posłuchajcie. Nie biorę nic, więc ciebie też
gwiazda upadła, już muszę biec. Nie mam daleko, obok jest bar. Tam na gitarze w weekend gram. Mówią, że jestem podobno tym, który się poddał, nie wierzy w my. Takich jak ja wciąż paru jest, nie biorą nic ze sobą też. A jeśli spotkam cię kiedyś tam, czy będę umiał ukryć swój żal, że także inne słyszały ten tekst? Nie biorę nic, więc ciebie też nie biorę nic. Polski Cohen wyszedł. No cieszę się bardzo. On by to zrobił jeszcze dwa razy wolniej, to jaka długa byłaby wtedy. Ale wszystko zaczęło się, jeszcze musimy Państwu zagrać przynajmniej tę piosenkę. Wszystko zaczęło się od tego utworu. Wtedy byliśmy z Tomkiem, a może to mówisz, jeszcze chicagowski wiatr zaraz zagramy. Byliśmy wtedy w Chicago, graliśmy koncerty i oczywiście dla Polonii. I wtedy to był listopad 2016 roku i wtedy przyszła informacja o śmierci Leonarda Cohena. Zadzwonił do mnie Piotr Bakal, dyrektor Festiwalu Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej, na którym miałem zagrać koncert promujący moją płytę Zbieg. Właśnie słyszeli Państwo tę piosenkę Zbieg. To był rok 2016 i z taką informacją, żebym przygotował w swoim koncercie także piosenkę Leonarda Cohena, że wszyscy bardowie właśnie będą w ten sposób oddawać temu wielkiemu kanadyjskiemu bardowi hołd. I byłem trochę tym przerażony, bo mówię, co ja zagram? Jakiś, bo nie śpiewałem wcześniej Cohena. Czy to będzie przebój któryś, no, Alleluja, czy jakikolwiek inny, Tower of Song. Ale pomyślałem tak, przecież ja najbardziej lubię te jego ostatnie rzeczy. One mnie najbardziej chwytają za serce. To one są mniej znane, ale mnie bardzo. I pomyślałem sobie, że właśnie spróbuję się zmierzyć z tekstem. Przetłumaczyłem tę piosenkę, którą teraz Państwo zagrają, zagramy. I to był taki moment, kiedy ja uwierzyłem także w to, że mogę przetłumaczyć te teksty Leonarda Cohena. Uwierzyłem właśnie w siebie po tym tłumaczeniu. Piosenka zatytułowana jest Idę tam, w oryginale Going Home. Gadać z Leonardem, jak z żołnierzem, co ma warte, jak z tym draniem w garniturze, ciasnym ciut. Musi mówić, co mu każe, i nieważne, czy z rozkazem się dziś zgadza, czy też nie, sługa mój. Będzie mówił słowa wielkie, jak wizjoner, albo mędrzec, chociaż wie, że jest narzędzie w rękach tego, który panem wszystkich słów. Idę tam, gdzie nie jest smutno, idę tam, gdzie dziś to jutro, idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar, idę tam, gdzie nikt już nie gra. Idę tam, gdzie niepotrzebny żaden strój. Chcę napisać pieśń miłości, przebaczenia, wielki hymn.
da uczyć innych życia z pasmem klęsk, by popłakać nad cierpieniem i poświęcić uzdrowienie. Lecz to mało, by zrozumieć, kim się jest. Chcę, byś teraz był już pewny, że ten ciężar niepotrzebny, że wystarczy tylko zgoda, by powtarzać wielkie słowa nieustannie i z oddaniem na jego zawołanie w świat je nieść. Idę tam, gdzie nie jest smutno, idę tam, gdzie dziś to jutro, idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar, idę tam, gdzie nikt już nie gra, idę tam, gdzie niepotrzebny żaden strój. Idę tam, gdzie nie jest smutno, idę tam, gdzie dziś to jutro, idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar, idę tam, gdzie nikt już nie gra, idę tam, gdzie niepotrzebny żaden strój. Lubię gadać z Leonardem, jak z żołnierzem, co ma warty, jak z tym draniem w garniturze ciasnym ciut. No, to może jeszcze właśnie ten chicagowski wiatr, żeby taka też reminiscencja. Właśnie z naszej podróży do Stanów Zjednoczonych, no w takim gorącym okresie byliśmy wtedy w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony ich drużyna, baseballowa, tak? Chicago Cubs, baseballowa po 100 latach, słuchajcie, zdobyła mistrzostwo świata. Dla nas baseball, co tam baseball? Jakbyśmy byli na obrzeżach w sumie tego Chicago i ten znajomy mówi, słuchajcie, zobaczcie, co się tu zaraz będzie działo, bo to był koniec tego meczu i wyjdźcie na chwilę na zewnątrz. I nagle po prostu, jak oni zdobyli to mistrzostwo, to ludzie wybiegli wszyscy z domów i zaczęli szaleć i wiatować. Kilka milionów ludzi było na ulicach Chicago, więc to było coś niebywałego dla nas. Nie zdawaliśmy sobie sprawy w ogóle z popularności baseballa i jakiejś takiej miłości też do tej drużyny Chicago Cubs, której nie szło, aż w końcu wrócili po 100 latach na to najwyższe podium. Z drugiej strony były wybory, które wygrał Donald Trump, a wiadomo, że Chicago jest miastem raczej demokratów, więc tam jakiegoś entuzjazmu też nie było. No i też zdałem sobie sprawę z takiego podziału, podobnie jak w Polsce, tak i w Stanach Zjednoczonych, i postanowiłem napisać taką piosenkę, która by ten taki zewnętrzny podział, który istnieje w różnych społeczeństwach, narodach, przenieść na poziom serca. W myśl zasady, że chcesz zmienić świat, zmieni najpierw siebie samego. Najgorsze jest to, że to też w jakimś sensie jest piosenka prorocza, bo wtedy, kiedy ją pisałem, nie myślałem, że i pisząc o wojnie, nie myślałem, że ona rzeczywiście wybuchnie i to za naszą wschodnią granicą. Chicagowski wiatr. To jest nasza wspólna kompozycja, właśnie bardziej Tomka niż moja, moje słowa, chicagowski wiatr. Chicagowski wiatr suszy moje łzy, tylko łopot flag, jakby wojny krzyk, ona we mnie trwa. W tobie pewnie też,
Chcesz dziś zmienić świat, najpierw siebie zmień. Zmień wietrze me wnętrze, tak bardzo podzielone. Zmień wietrze powietrze, bym mógł patrzeć w jasną stronę. Patrzył na mnie i pewnie pomyślał, co ten styczeń teraz wymyśli. W maju. Może taką piosenkę, którą bardzo lubię, a która jest takim też łącznikiem dla mnie z twórczością Leonarda Cohena, bo to jest właśnie to doświadczenie medytacji, czyli bycia w ciszy. To jest ciekawe w ogóle, że Leonard Cohen miał bardzo, bardzo taką niechętę. Ja może bym czasami chciał, żeby to były takie piosenki, że wszyscy je śpiewają, jakoś tak jest fajnie, ale piszą mi się właśnie takie i płacz napisałem, ale staram się, żeby piosenki nie były dołujące, tylko nawet jeżeli są smutne, to żeby były w jakimś tam sensie oczyszczające, uwalniające, żeby to nie był smutek taki po prostu pogrążający, tylko uwalniający. I kiedyś grałem we Wrocławiu i podeszła do mnie pani w średnim wieku i mówi: muszę panu coś opowiedzieć. Mam koleżankę, która jest terapeutką. I powiedziała mi tak: ta terapeutka mi opowiada historię. Miała pacjentkę, wiele lat w terapii, nie wiem, 2-3 lata, no i nie było nic, no w sensie no, nie było żadnego przełomu. Ona była już załamana, ale nie było też takiego przełomu emocjonalnego, bo była zaskoczona, bo była to jej pierwsza pacjentka, która nigdy nie zapłakała na terapii. I ona już taka zrozpaczona mówi: wie pani co, ja mam do pani taką prośbę. Niech pani wejdzie na YouTube'a, wpisze sobie Marcin Styczeń płacz. I rzeczywiście po prostu ta piosenka spowodowała, że coś się uwolniło. Więc sobie pomyślałem: ojej, głupio, że mówię to przed piosenką, a powinienem sobie po piosence powiedzieć, bo jakoś państwa ustawiam, ale to mówię dlatego, żeby mieć takie, że to takie mam poczucie sensu wtedy, że ta piosenka, która też mi się zrodziła w takiej no bardzo osobistej historii, w osobistym momencie ma jakiś głębszy sens. Więc posłuchajcie, płacz.
dziecko płakało obok, a jakby płakało we mnie. Nie pomagało słowo, że dość, że nadaremnie. Więc płakało do środka, łzy za łzą połykając, z nadzieją, że wreszcie spotka tych, co nigdy nie udają. Płacz, niech do końca się wypłacze, płacz, niech do końca się wyżali żal, niech przez łzy wreszcie zobaczę blask oczu, które wiedzą, co to płacz. Dziecko znów płacze obok, ja chwytam je za rękę. Nie pada żadne słowo, wystarczy być nic więcej. Płaczemy sobie razem, łzy leciutko płyną. Tulimy to, co słabe i staje się naszą siłą. Płacz, niech do końca się wypłacze, płacz, niech do końca się wyżali żal, niech przez łzy wreszcie zobaczę blask oczu, które wiedzą, co to płacz. Niech do końca się wypłacze, płacz, się żali żal, niech przez łzy wreszcie zobaczę blask oczu, które wiedzą, co to płacz. Jeszcze mocniej mnie pokochaj. Jeszcze mocniej mnie pokochaj. Chcę utonąć w twych ramionach, niczym rzeka, co przebija góry, by dosięgnąć morza. Ja u ujścia wybuduję port dla twojej wyobraźni. Teraz będę cię pochłaniał, zamiast swym wielbieniem drażnić. Co dnia przypływam i odpływam, zaczarowany smakiem twych ust. Twój wzrok w niebieskość mnie porywa, dobijam się do serca od stóp. Ty w niebieskość mnie porywasz, wciąż przypływam i odpływam, gdy w naszych ramionach ukrywa się świt. Ty w niebieskość mnie porywasz, wciąż przypływam i odpływam, gdy
naszych ramionach ukrywa się świt. Jeszcze mocniej mnie pokochaj, niech mnie powódź tchnień zaleje. Nie chcę żadnych odszkodowań, mnie wystarczy, że się śmiejesz. Aż do głębin weź mnie, niepewności przegnaj sztormy. W życiu naszym co nadejdzie, pełno będzie pięknych wspomnień. Co dnia przypływam i odpływam za smakiem twych ust. Coś uciekło. Twój wzrok w niebieskość mnie porywa. Dobijam się do serca od stóp. Ty w niebieskość mnie porywasz, wciąż przypływam i odpływam, gdy w naszych ramionach ukrywa się świt. Ty w niebieskość mnie porywasz, wciąż przypływam i odpływam, gdy w naszych ramionach ukrywa się świt. Jeszcze mocniej mnie pokochaj, chcę utonąć w twych ramionach. Jeszcze mocniej mnie pokochaj, chcę utonąć w twych ramionach. Jeszcze mocniej mnie pokochaj, chcę utonąć w twych ramionach. Jeszcze mocniej mnie pokochaj, chcę utonąć w twych ramionach. Chcę. Co dnia, tak, przypomniałem sobie. Co dnia przypływam i odpływam zaczarowany smakiem twych ust. Twój wzrok w niebieskość mnie porywa. Dobijam się do serca od stóp. Ty w niebieskość mnie porywasz, wciąż przypływam i odpływam, gdy w naszych ramionach ukrywa się świt. Ty w niebieskość mnie porywasz, wciąż przypływam i odpływam, gdy w naszych ramionach ukrywa się świt. Tomasz Fajker na gitarze. Marcin Styczeń na gitarze i głosie. Będzie tak, wziąłem co mi dałeś, wezmę co mi dasz. Za to co było dziękuję, na to co będzie tak. Wziąłem co mi dałeś, wezmę co mi dasz. Za zdrowie i za chorobę, za karę i za nagrodę. Za szczęście i za pech, za świętość i za grzech. Za ludzi i za samotność, oczywistość i ulotność. Za niewiedzy dar, za świadomość i czar. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Thank you.
dużo i za mało, za siłę i za słabość, za prawdę i za pis, za wszystko i za nic, za wieczność i codzienność, za chleb, herbatę, krzesło, za wino i za krew, za życie i za śmierć. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję, na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Zaśpiewajmy mu razem. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Ja nazywam się Marcin Styczeń i wszystkiego najlepszego Wojtku. Końca wojny i dobrego lata. Dzięki, 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 tak, tak, tak. 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 Pozwolisz, Marcin, jeszcze kilka słów. Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, ale na pewno tak samo jak ja jestem zahipnotyzowany. To cały Marcin Styczeń. Z jednej strony zabawny, z drugiej pełen refleksji, poważny, uczuciowy, romantyczny. Boże, co by nie powiedzieć, to magia do zenitu. Jak ktoś nie wiedział do tej pory, co to jest kulminacja magii, to się dowiedział. Proszę Państwa, ja Marcina pierwszy raz słuchałem i oglądałem jesienią na wieczorze na nocy poetów. Marzena, sprawdza mnie, czy dobrze mówię. Krasnostawska. Krasnostawska, noc poetów. Tak. Proszę Państwa, no cóż, dla mnie i na pewno dla nas wszystkich to spotkanie bez żadnej przesady i kokieterii, Marcin, to jest lekcja edukacyjna, bo tutaj naprawdę poprzez te treści, które usłyszeliśmy, można było rzeczywiście zajrzeć do naszej głębi. Nie tak łatwo nam do tej głębi zaglądać, prawda, codziennie. Powiem Państwu szczerze, ja zacznę od siebie. Dzisiaj od rana byłem spięty, bo przeżywałem już, co będzie, jak będzie i czy będzie sukces, a nie porażka i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki Marcinowi zostałem rozładowany i pozwoliłem sobie zajrzeć do głębi naprawdę bez żadnego przesadyzmu. No cóż, proszę Państwa, jest pięknie, jest cudownie. Marcin do nas przyjechał i zaprezentował wspaniały repertuar. Ale wspomniałeś, Marcin, pozwól sobie wspomnieć, bo zapamiętałem, że może nie tyle byłeś zakłopotany, co stwierdziłeś, że niekoniecznie plan wykonałeś, tylko odbiegłeś. Ale niezależnie, czy to plan, czy repertuar ten, czy inny, to i tak rzeczywiście droga nie w górę, ale do głębi. I za to Ci bardzo dziękujemy, prawda?
My dziękujemy dzisiaj, ale zapraszamy już na następny raz, bo jeszcze nie wyjedziesz, ja będę za tobą tęsknił. Ale my chcemy Wisa. Ale Sara, spokojnie. Typowa kobieta wyrwałaby duszę i serce, tak, a ono jeszcze bije. Proszę Państwa, no wywołany zostałem, ale zostawiłem tą wisienkę na torcie na samym końcu. Stwierdzę to, co miałem stwierdzić. Marcin, no pięknie, miło, fajnie, cudownie, ale my chcemy jeszcze. Bo mnie mało, wam też, prawda? Wiem, że jesteście zmęczeni, tak? Ale no cóż, będziecie odpoczywać w hotelu, prawda? Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze, dziękujemy. Ale co, dobre miejsce? Tutaj? Tak. Sprawdziło się? A, jeszcze powiem już bez mikrofonu. Tak. Oddaję honor, cześć i chwałę. Oczywiście miałeś rację. Dziękuję. Tak. Miejsce ja to rzeczywiście tak. Ale dzisiaj po prostu. Nie, no bo ja się wystraszyłem tylko tego, bo rzeczywiście, gdyby tutaj tłumy przybyły, to byłoby niezręcznie. Natomiast przyszli ci, którzy mieli przyjść. A to nie jest tłum? Nie, to jest taka, ja powiedziałem, to jest taki krem de la krem.